Od początku śledztwa Lee Anthony wyglądał na zrozgotanego męża. Ma pan coś wspólnego ze śmiercią Amandy? Nie. Podczas pierwszego przesłuchania Lee zeznał, że nie było go w domu od piątku. Pojechał do Saskatchewan odwiedzić matkę i załatwić sprawy spadkowe po zmarłym rok wcześniej ojcu. Wrócił w poniedziałek i znalazł martwą żonę.